Dzień dobry. Wtorek, 24 października. Godzina 6:55. Jak tak patrzę na ściągę w zegarku, to jest to świt cywilny, 6:54, mniej więcej w tym miejscu. Czyli słońce jest około, ile tam będzie? 6 stopni poniżej horyzontu. Wschód słońca o 7:26, czyli jeszcze trochę zostało, ale właśnie już się porządnie rozjaśnia. Za nami już wschód astronomiczny, wschód żeglarski, czy tam świt astronomiczny, świt żeglarski. No. Odpowiednio astronomiczny 5:58, żeglarski 6:16, cywilny 6:54 i rzeczywisty 7:26. Uch, ale garść nieprzydatnych faktów na temat słońca w Odmuchowie 24 października. No ale cóż, teraz trzeba zacząć. Zobaczymy, co dzisiaj będzie. Zapraszam. Na 40 około, teraz dla odmiany trochę ponure południe. Ciekawe zapachy są, nie ma zapachu smogu, ale to czuć jakieś takie ciasto drożdżowe i albo coś w ZPC Odmuchów zaczęli wypiekać nowego, albo w pobliskiej piekarni, albo jakiś przypadkowy inny zapach niezwiązany z ciastem drożdżowym. Tak po prostu pachnie, a to naprawdę to może coś się pali, na przykład jakieś śmieci. No, ciekawostka taka. Codziennie nagrywanie daily vloga to jest faktycznie doświadczenie mindfulness, bo przez większe czasy się nic nie dzieje. O, na przykład teraz doświadczenie mindfulness, przedzieranie się przez maliny. Wow, i w ogóle są jeszcze maliny czerwone. Och. Wciąż słodkie. Och. No, no i mamy. No. Się uciepałem. Mamy doświadczenie. Tu i teraz. Teraz spoglądanie na oczko wodne. Teraz spoglądanie na psiulka. I tak się toczy. Dzień za dniem, dzień za tygodniem. Życie. Siedemnasta, 20, już się robi ponuro. No, ale jeszcze kroki. Uda mi się wbić na świeżym powietrzu. No, świeżym, tak jak mówiłem kilka dni temu, to jest zawsze loteria, czy będzie świeże, czy nie. No, po mojej lewej nowy asfalt. Więc przynajmniej tyle. Ucho mnie zaczęło boleć, znaczy zaczęło boleć, boli mnie już od kilku dni. Kropię sobie i nie przestaje. I na kroplach piszę, że jak 7 dni, to już trzeba iść do lekarza. Więc trzeba iść do lekarza. No. Także tak jest. Zobaczymy, co się jeszcze pojawi dzisiaj. Drzewa zaczęły się ładnie rzucić. No więc już jesień. Po raz trzeci się zaczyna. Nie no, w końcu przyjdzie. Więcej lub później. A po prawie wciąż zielono. Fajnie na koźle łączce się ta ścieżka układa.
to jest drzewo obok drzewa i na końcu taki prześwit na wprost. Często mam problem, żeby jakoś sensownie wykadrować, żeby ścieżka była na środku, bo idę w innym miejscu niż trzymam kamerę i niż mam oczy. Więc muszę na siebie umiejętnie trzy wektory nałożyć. I jak nałożę trzy wektory, to powinien wyjść fajny, symetryczny kadr. Z taką książkową perspektywą zbiegającą się w jednym punkcie. A jak zrobię to nieumiejętnie, to będzie gdzieś przesunięty w prawo albo w lewo. A i jeszcze kamera się też może, oprócz tego, że trzymam kamerę, to jeszcze obiektyw może też się obracać. No, to może być w ogóle zabawnie, mogą być cztery wektory. I się wieże kościoła wyłaniają. Na podglądzie ładnie to wygląda. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Na zakończenie spaceru dotarłem na rynek. Spoglądam właśnie na kościół. Za drzewami zamek, którego nie widać. A w dole rynek. Z ratuszem, który już świeci ładnie. Rynek jeszcze nie świeci. Dobra, to na dzisiaj byłoby na tyle. Dzięki za obejrzenie i zapraszam na jakiś kolejny odcinek. Hej. Kwiaty uliczne. Tutaj za płotem, a tutaj już hardo nad płotem. Można się nadziać. Na kolce. Ale szczęście są tu lampy, więc w nocy powinno być widać. O. Nic nie widać pod światło.